Cześć wszystkim, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmuję się napisaniem prostej gry, którą będzie gra zgadnij liczbę. Polega ona na tym, że my jako gracze powinniśmy zgadnąć liczbę, którą wylosował program. A więc na przykład jeśli program wylosuje liczbę 5, to my musimy wpisać liczbę 5, aby wygrać grę. To co? Żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do napisania naszej gry. A więc zacznijmy sobie od napisania metody generate random number. A więc piszemy sobie private static. Tutaj ta metoda będzie zwracać liczbę, a więc napiszemy sobie int i napiszemy sobie generate random number. Tutaj ta metoda będzie przyjmować dwa parametry. Jednym z nich będzie minimalna liczba, jaką możemy wylosować, a właściwie drugim z nich będzie maksymalna liczba, jaką możemy wylosować. A więc napiszmy sobie int min, int max. Następnie otwórzmy nawiasy klamrowe i tutaj pozwolę sobie wkleić kod odpowiedzialny za wylosowanie naszej liczby właśnie w zakresie od minimum do maksimum. To można powiedzieć, że jest takie wyrażenie, które właśnie zapewnia nam to, że wylosujemy liczbę właśnie w tym zakresie od minimum do maksimum. Teraz możemy zająć się tutaj powoli pisaniem naszej głównej metody w naszej grze, a więc napiszmy sobie tutaj public static void main i na początku będziemy musieli wylosować jakąś liczbę, a więc utwórzmy sobie zmienną random number, do której przypiszemy wynik działania naszej metody generate random number i tutaj napiszemy sobie na przykład od 1 do 10, a więc zostanie wylosowana jakaś liczba w zakresie od 1 do 10. Teraz możemy sobie tutaj wyświetlić na przykład komunikat zgadnij liczbę, zachęcający po prostu naszego gracza do wpisania jakiejś liczby. I tutaj zaczyna się cała magia, bo teraz musimy zastanowić się, jak odczytać dane od użytkownika, które ten użytkownik będzie wpisał. Moglibyśmy sobie zrobić coś takiego, że po prostu wykorzystalibyśmy skaner, a więc możemy sobie tutaj na wstępie tak to mniej więcej zrobić. Na pewno będziemy właśnie potrzebować skanera, a więc napiszmy sobie private static final scanner i tutaj nazwijmy sobie to pole scanner i zainicjalizujemy sobie nasz skaner, a więc napiszmy sobie new scanner system in. A więc przekazujemy tutaj jako parametr standardowe wejście i tutaj możemy teraz z tego skanera korzystać. Ale podpowiem wam właśnie, że stworzymy sobie po prostu metodę właśnie przeznaczoną do odczytywania danych od użytkownika, z tego względu, że jeśli użytkownik wprowadzi na przykład jakieś literki, które nie są liczbą, to musimy to w jakiś sposób, że tak powiem, zwalidować i wyświetlić na przykład błąd, zachęcając użytkownika do ponownego wpisania, tym razem poprawnej liczby. A więc stwórzmy sobie teraz metodę private static read number from user. I teraz ta metoda w sumie nie musi żadnych parametrów przyjmować. Ta metoda też będzie zwracała liczbę, więc zapomniałem tutaj właśnie o typie, który będzie ta metoda zwracać. Także słuchajcie, teraz na razie napiszmy sobie tutaj return null na przykład. I teraz zastanowimy się, jak to właśnie rozegrać. Przede wszystkim będziemy potrzebować zmiennej, która będzie optionalem, więc napiszmy sobie tutaj optional integer i tutaj na przykład napiszmy sobie, a w sumie entered number, tutaj zaimportuję sobie klasę optional i teraz napiszmy sobie tutaj optional empty, z tego względu, że chcemy, żeby ta liczba w domyśle była, można powiedzieć, pustym optionalem. Następnie zróbmy sobie pętlę while, w której będziemy odczytywać liczbę do czasu, aż użytkownik poda właściwą liczbę. A więc napiszmy sobie tutaj taki warunek, wykorzystajmy sobie właśnie naszego optionala, a więc nasze entered number, tylko że tu jest oczywiście błąd, a więc użyjmy sobie skrótu klawiszowego shift F6 i napiszmy sobie tutaj entered number. Dobra, teraz jest OK i tutaj możemy sobie napisać oczywiście warunek, że dopóki nasz optional jest pusty, to będziemy po prostu wykonywać jakąś instrukcję. Teraz możemy sobie wykonać operację, w której przypiszemy liczbę, którą wpisał użytkownik właśnie do tego naszego optionala, a więc napiszmy sobie tutaj enter number, tutaj znak równości, wykorzystamy sobie teraz metodę of z naszej klasy optional i teraz możemy tutaj wykonać właśnie scanner next line. Ta metoda zwraca ogólnie tutaj
typ tekstowy. Także aby wszystko zadziałało poprawnie, powinniśmy jeszcze wykonać tutaj metodę integer parseInt, która pozwoli nam na zmianę naszego tekstu w liczbę. Tutaj możemy sobie dodać statyczny import i teraz wygląda to już całkiem sensownie, ale z tego względu, że możemy tutaj właśnie zastać number format exception, to postaramy się ten wyjątek w jakiś sposób obsłużyć. A więc napiszmy sobie tutaj blok try catch. Tutaj obsłużymy sobie właśnie nasz wyjątek number format exception, na przykład napiszmy coś w tym stylu. I tutaj w przypadku, kiedy taki wyjątek wystąpi, to poinformujemy o tym użytkownika. A więc napiszemy sobie system error println. I tutaj napiszemy sobie podaj poprawną liczbę. Na przykład coś takiego i dzięki temu powinniśmy otrzymać właśnie taki komunikat w przypadku, gdy wpiszemy na przykład jakieś literki. I tutaj w tym returnie powinno być coś takiego jak return entered number get. Czyli tak naprawdę zwracamy tą wartość, którą przechowuje optional. A tutaj po prostu ze względu na to, że ta pętla jest wykonywana dopóki nasz optional jest pusty, to tutaj po prostu mamy pewność, że ten nasz optional już będzie posiadał poprawnie wpisaną liczbę. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Wydaje mi się, że będzie to działać, a więc możemy to sprawdzić. Możemy tutaj właśnie pobrać liczbę od użytkownika, a więc napiszemy sobie int entered number. I tutaj wykorzystajmy naszą metodę readNumberFromUser. I teraz możemy sobie wyświetlić na przykład tą liczbę, a więc uruchommy sobie nasz program, zobaczmy jak to będzie działać. Tutaj mamy właśnie komunikat wpisz liczbę, wpiszemy sobie na przykład ABC, mamy tutaj komunikat od razu podaj poprawną liczbę, wpiszemy poprawną liczbę, podaliśmy 13 i widzimy, że wyświetliła nam się liczba 13, a więc widzimy, że walidacja już jako tako działa. Teraz po tym, jak odczytamy naszą liczbę od użytkownika, powinniśmy sprawdzić, czy ta liczba równa się właśnie tej naszej wylosowanej liczbie, czyli random number, ale zrobimy to w pętli, z tego względu, że użytkownik powinien mieć możliwość kilkakrotnego wpisywania tej liczby, a właściwie powinien mieć nieskończoną ilość prób, bo nie będziemy się tutaj skupiać na jakimś szczególnym rozbudowywaniu tej gry, po prostu użytkownik będzie mógł bez końca, że tak powiem, wpisywać tą liczbę i dopóki jej nie trafi, to będzie miał po prostu kolejne szanse, a więc napiszmy sobie while entered number, tutaj nie równa się tej liczbie naszej wylosowanej, to po prostu wykonujemy jakąś instrukcję. Po prostu w tym przypadku, jeśli te wartości nie będą się zgadzały, to po prostu wyświetlimy sobie komunikat nie trafiłeś. I na przykład damy tutaj smutną buźkę. I tutaj w tej właśnie lince ponownie możemy odczytać wartość od użytkownika, a więc powtórzmy sobie entered number i wykonajmy sobie znowu naszą metodę read number from user. I teraz po tej pętli, a więc jeśli liczby już będą się zgadzać, czyli entered number będzie miał to samą wartość jak random number, to wyświetlimy po prostu tekst trafiłeś, wylosowana liczba to... I tutaj dodamy nasz random number. A więc uruchomię teraz naszą grę i zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie. Wpiszę na przykład sobie tutaj 1, mamy informację, że nie trafiłem. Wpiszmy sobie na przykład ABC, mamy tutaj komunikat podaj poprawną liczbę. Wpiszemy na przykład spację, mamy komunikat podaj poprawną liczbę. Naciśniemy sam Enter, mamy informację podaj poprawną liczbę. Wpiszemy liczbę 2, nie trafiliśmy. Wpiszemy liczbę 3, o, i udało się trafić, także wylosowana liczba to 3. Słuchajcie, jeszcze raz sobie zagrajmy w naszą grę, tym razem zgadując na przykład 1, 7, 4. To wszystko niestety są złe tutaj typy liczb, także musimy strzelać, że tak powiem, dalej. O, i udało się trafić, także widzimy, że tutaj nasza gra jak najbardziej działa poprawnie, wszystko działa łącznie z walidacją, także słuchajcie, ja się cieszę i polecam wam tutaj też sobie stworzyć taką grę. Tutaj pokażę wam cały kod, może bez importów, bo nie są one najważniejsze, także słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. To jest właśnie ostatni nawias klamrowy dotyczący właśnie tej klasy main, więc tak naprawdę to jest cały kod tej gry. Tutaj właśnie mamy zawartą również walidację właśnie parametru, który tutaj wpisujemy. Także słuchajcie, jeśli ten odcinek się podobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, a my widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia, cześć!